Kolejne pytanie, jakie ze Słowa Bożego możemy spróbować odpowiedzieć, to jest pytanie, co czyni Pan Jezus jako orędownik? Co Pan Jezus Chrystus jako orędownik czyni? Jako orędownik Pan Jezus Chrystus pozostaje do naszej dyspozycji, gdy upadniemy, gdy zgrzeszymy. Wierzący Panu Jezusowi Chrystusowi człowiek nie ma potrzeby grzeszenia. Nie musiałby zgrzeszyć, lecz istnieje niebezpieczeństwo i możliwość, że jednak to zrobi. I tak mówi Słowo Boże: dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Tak mówi pierwszy list Jana, drugi rozdział, werset pierwszy. Pierwszy list Jana, 2:1. Dziadki moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Pan Jezus Chrystus, On jest tym, który w sposób doskonały nadaje się do tego, aby wziąć w swoje ręce naszą biedę grzechu, gdyż Pan Jezus Chrystus, On jest sprawiedliwy. Bogu niech będą dzięki, że Pan Jezus Chrystus, On nie tylko działa w naszym imieniu, gdy wyznamy nasz grzech, ale przejmuje inicjatywę z chwilą, gdy tylko zgrzeszymy. Takiego przyszło nam mieć mediatora, pośrednika w niebie.